Trenerze, jesteśmy już po pierwszym sparingu. Jak trener ocenia postawę piłkarzy? Jesteśmy po dosyć ciężkich treningach, także wiedzieliśmy, że wielu zawodników odczuwać może skutki, w szczególności ci młodzi. Dlatego wielu zawodników zagrało 45 minut, niektórzy 30 minut, także spokojnie popracowaliśmy. Na pewno warunki do grania były trudne, ale wszyscy zawodnicy starali się jak najlepiej pokazać i walczą o miejsce. Rozumiem, że nic się nie zmienia i rozegramy jeszcze 3 sparingi tutaj. Mamy wszystko w planie, mamy zaplanowane, nie mamy problemu. Wiemy, że są warunki atmosferyczne trudne, ale boiska są do treningu, także z tym nie ma najmniejszych problemów, a zawsze jedno mamy awaryjne, także tam generalnie, gdzie trenowaliśmy pierwszy raz, większość w tym czasie ma problemy, a my jesteśmy na to przygotowani, także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego obozu. Jak trener ocenia warunki? Mam na myśli infrastrukturę. Co, nie ma co ukrywać, że tu Turcja jest przygotowana pod obozy sportowe i wiedzieliśmy wcześniej, gdzie jedziemy, także warunki mamy idealne, jeżeli chodzi o przygotowanie się do sezonu i o to chodzi. Na pewno więcej słońca zrobiłoby większe pożytku, ale to, że pada, nie ma też jakiegoś większego problemu, bo szybko przechodzi, także na razie wykonaliśmy plan w 100%. No właśnie, czy ta aura, która do tej pory nam nie sprzyjała, wpływa w jakiś sposób na plan przygotowań, czy nic się nie zmienia? No, czy aura nie sprzyjała? No, sprzyjała. No, lepiej mi trenować w deszczu niż w śniegu, także to akurat jest kolosalna różnica i na naturalnej trawie, nie na sztucznej, dlatego nic się nie zdarzyło takiego, że nam coś musieliśmy, zmieniliśmy sami jeden sparing, bo wiedzieliśmy, że w dniu dzisiejszym mają być wichury i to się potwierdziło, dlatego graliśmy w środę, wyprzedziliśmy sytuację, w której moglibyśmy nie rozegrać przypadkiem sparingu, dlatego graliśmy i teraz mamy dzisiaj dzień regeneracyjny, a od jutro dalej zaczynamy pracę. Czy wszyscy piłkarze są do Pana dyspozycji i trenują na pewnych obrotach? No, chciałbym, żeby zawsze tak było, że wszyscy zawodnicy są zdrowi.